Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Po raz kolejny po dłuższej przerwie. W dzisiejszym materiale chciałbym Państwu opowiedzieć o bardzo popularnym z zamku Zasuwie w zasadzie Tytan, znaczy Gerda Tytan ZX. Może wyostrzy. Jest to, tak mniej więcej wygląda ta zasuwa, na klucz rurkowy z takimi okrągłymi cylinderkami. Bardzo, bardzo, bardzo popularny zamek. Nie wiem, czy nawet nie jeden z najpopularniejszych, jeśli chodzi o zamki u nas w kraju. Jest to producent Gerda. Kluczyki ma, tak wygląda zamek. On jest symetryczny. Dwie sztaby się po prostu zamykają i otwierają. Tu jest taki cylinder okrągły, na takie okrągłe klucze, które wchodzą tu i przekręcają po prostu zamek, tak jak każda zasuwa. Co w tych zamkach jest wartego uwagi? Tak, po pierwsze, no są to dosyć bezpieczne zamki. Po drugie, są to bardzo fajne klucze, takie nietypowe klucze, ale mają dwie wady, tak, o których właśnie chcę opowiedzieć. A ten film będzie z gatunku Zrób to sam, czyli opowiem o najczęstszych przyczynach jakichś tam awarii tego zamka, ale te awarie można usunąć w bardzo łatwy sposób, samemu, bez konieczności wzywania ślusarza. No i chyba to będzie dosyć wartościowy film, jeśli chodzi o wyciągnięcie jakichś sobie wniosków, no bądź ewentualnych po prostu wskazówek, jak to naprawić. Wracając do tematu. Tak jak mówiłem wcześniej, wkładamy klucz, przekręcamy zamek. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo tak jak mówię, no tutaj warunki są jakie są. Wszystko ładnie działa, tak? Ale dzieje się... Są dwie przyczyny takie... Kurde. Tutaj dwa klucze sobie przygotowałem. I powiem, w czym jest rzecz. Jedna rzecz jest taka, że jeśli będziecie Państwo, macie taki zamek, jeśli będziecie wkładać zamek po prostu ten... klucz do zamka i będzie Wam się kręcił po prostu w koło, bez możliwości włożenia go dalej. Częste przypadki, często jeżdżę na takie interwencje. Jest to bardzo proste do usunięcia. Co to znaczy? Oznacza to nic innego, jak to, że tutaj napchał się po prostu jakiś brud z kieszeni, jakieś takie koty i to się po prostu... W związku z tym, że tutaj jest taki ćpień, to jak wkładamy klucz, to ubijamy to. No i w końcu tu się robi taka warstwa, że klucz nie dochodzi do końca. No i kręci się w koło, a zamek stoi w miejscu. Druga usterka, jaka jest często w tym zamku, to jest taka, że normalnie klucz wchodzi bez najmniejszego problemu. Natomiast jeśli klucz komuś upadnie, jeśli tu jest gleba, tak, coś twardego i klucz upadnie w ten sposób, to tu jest bardzo cienka ścianka i ona potrafi się, upadnie klucz, zagiąć i wtedy dzieje się coś takiego, że nie można w ogóle klucza włożyć do zamka, nie chce wejść i tyle. I tu jest problem. Jest bardzo na to prosty sposób do usunięcia i chcę Wam właśnie to pokazać, jak to zrobić, jak usunąć, jak naprawić to po prostu samemu. I teraz pierwsza rzecz. No wiertarka. Najlepszym sposobem będzie na to wiertarka. Wiadomo, nie każdy ma od razu wiertarkę, więc może być szydełko, może być cienki drucik, może być cokolwiek. W pierwszym przypadku, jeśli klucz jest zapchany, a zapchałem go celowo, jeśli mamy wiertełko i wiertarkę po prostu do dyspozycji, to jest bardzo prosty sposób. Dobieramy wiertło, które będzie wchodziło spokojnie w ten otworek, który jest tutaj w tym kluczu, bez potrzeby rozwiercania dodatkowego tego otworu, powiększania go. I czyli tak, jak dobierzemy takie wiertełko, bądź nie wiem, szydełko, no cokolwiek, jakiś haczyk czy coś, to po prostu staramy się wszystko z tego klucza wydłubać. Jeśli wszystko z tego klucza wydubiemy, a nie wydubaliśmy jeszcze, chwileczkę, bo to czasami trzeba sobie też pomóc czymś. Tylko akurat... No dobra, zrobię jeszcze inaczej. Generalnie chodzi o to,
że trzeba koniecznie wydubać wszystko z tego klucza. Czyli zajrzeć do środka, tam ma po prostu się błyszczeć w środku. I ma nie być żadnych farfocłów. Teraz wezmę trochę mniejsze wiertełko, bo tu tak upchałem tego, że muszę to teraz rozwiercić. Starałem się zrobić najbardziej takie warunki możliwe, jak się może przydarzyć. Czyli to się zapycha zawsze grubo. I też tutaj nawpychałem różnego rodzaju papierków, nie papierków, dlatego to... O, dobra, wyszło. Chyba wyszło. Nie, jeszcze jest kawałeczek, widzę. Jeśli już jest ten klucz odepchany, proszę bardzo, wchodzi i zamek zaczyna działać. Drugi problem, to co pokazywałem, jeśli klucz upadnie i się zagnie ta strona, nie chce wejść klucz, tak samo jest problem. Tak samo, jeśli mamy wiertarkę, to nie mamy problemu, jeśli mamy wiertarkę, jakieś wiertełko czy coś. Jeśli mamy, jeśli nie mamy nic takiego, to musimy znaleźć coś, co jest średnicy tego otworu i po prostu porozginać. To ciężko tak pokazać, nie wiem, może to będzie widać, postaram się, ale nie wiem, czy to będzie widać. Ten klucz jest zagięty, ten klucz jest niezagięty. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Może oddalę to trochę, ale tak to mniej więcej, no gołym okiem to nawet, no coś tam widać, ale nie jest to aż tak widoczne. Należy włożyć to, o, tu nawet nie chcę wiertło nawet za bardzo wejść. Wejść, delikatnie rozwiercić ten otwór, żeby znów ten otwór był tej średnicy, żeby to mogło wejść. I proszę bardzo, po raz kolejny klucz został naprawiony. Bardzo szybki sposób naprawienia klucza, żeby ten zamek funkcjonował funkcjonował tak jak należy. No i tak jak mówię, nie trzeba jakiejś nie wiadomo jakiej filozofii, ludzie wzywają ślusarza, uwierzcie mi, ślusarz przyjedzie, nie zrobi nic innego, tylko zrobi dokładnie to samo. Przeczyści klucz, rozwierci ewentualnie ten otwór, jeśli są dwa takie przypadki, wiadomo, że te zamki również mogą się zacinać, również może się coś z nimi dziać, jeśli no, zużyje się po prostu mechanizm. Wtedy no, zalecam wezwać ślusarza, no, lepiej samemu tam przy tym nie grzebać, bo może być problem. Natomiast jeśli chodzi o kwestie te, które wymieniłem wcześniej, czyli klucz nie dochodzi do końca lub nie wchodzi w ogóle tutaj w zamek, to wystarczy te dwie opcje zrobić i zamek będzie naprawiony. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, gdyż no, to jest bardzo proste do naprawy, a ślusarz za to weźmie 150-200 zł za dojazd i zrobienie czegoś takiego, więc no myślę, że to jest taka informacja warta uwagi, warta zapamiętania, warta przekazania gdzieś dalej, bo można zrobić to samemu i za to nie płacić. Myślę, że to jest uczciwy deal. Moje zdanie na temat tego zamka. Niezłe są to zamki, dosyć bezpieczne. Widziałem wytrych, który je wytrychuje oczywiście, ale to też nie jest tak pięknie, jakby się wydawało i tak łatwo, ale są do zwytrychowania. No i co, no, produkuje Gerda, polski producent, wspierajmy polskich producentów. I chyba tyle. Zamek godny polecenia, sam je montuję, jak ludzie chcą dodatkowy zamek, bardzo często je montuję. Zamek w sumie stosunkowo łatwy do montażu, zamek bezpieczny, tylko mówię, te klucze mają dwie takie wady, które, i to bardzo często się zdarza, trzeba tylko na to uważać, zwracać na to uwagę. Jeśli już Państwo będziecie wiedzieć, jak to zrobić, nie ma najmniejszego problemu. To chyba tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego dnia, pa.